Jak jest remont, to muszą być dziury. Jak jest remont, to musi być trochę syfu, powiedział robotnik przed tym, zaraz jak zrobił mi dziurę ode mnie do sąsiadki. Dobrze, to ja zacznę. Polska się buduje, część druga. No tak. Ale jest plus budowania się. Jaki? Ile mieszkam tam, gdzie mieszkam, to nie miałem nigdy okazji poznać sąsiadów, no bo po cholerę miałem iść do jakichś sąsiadów, wiesz. Cukier zawsze miałem, akurat tak wyszło, nie? Ja się dobrze znam z sąsiadem Piotrem, pozdrawiam. A dlaczego? Często sobie coś pożyczamy, cukier, ktoś wyjeżdża, trzeba coś tam zrobić. No właśnie, ja się nie poznawałem nigdy z sąsiadami, bo jakoś nie było okazji, a poza tym często się mijaliśmy raczej gdzieś tam na klatce. To jesteś jak Mel Gibson, nikt nie chce cię znać. Teraz w ogóle przez te dwa dni, to tak, spotkałem sąsiada z góry, a w ogóle go spotkałem wcześniej, jak już mi sufit przeciekał. Spotkałem sąsiadkę z dołu, sąsiadkę z boku, z wszystkim sobie porozmawiałem. O czym? No jak tam, czy już dziura u państwa jest? Długo jeszcze będą? A wie pan, kruca zeks. Kruca zeks? Ale w ogóle, bo ja wam nie powiedziałem, że ci robotnicy bankowo byli w Austrii. Na 1000%, bo przychodzą i wiesz, i mówi, że tamta wiertarka, to jest szajs. Jak ktoś powie, to nie jest takie, że szajs, to się nie mówi tak. To był szajs takim z Austrii, z czczeniem. Wiem, dobra. Szajs. Miejmy nadzieję, powiedziałem, miejmy. Troszkę po szwedzku. Miałem nadzieję, że jutro już będziemy na swoich włościach. Mała szansa. Znaczy, w sensie, że u mnie już nie będzie może remontu, ale będzie w mieszkaniu obok i będzie... Czekaj, Rysiu. Miejmy nadzieję, że już trochę wrócimy do siebie i będziemy mogli nagrać spokojny odcinek. To miejmy nadzieję. Nikt na nas nie patrzy. To miejmy nadzieję. I tutaj, wiesz, ja nie mówię, że tu jest źle, bo ja bardzo lubię odcinek. Odcinek się sławna, nie wiem, czy widziałeś. Ale chciałem też powiedzieć, usycha od tej wczoraj sprawy. Byliśmy z Moniczką na spacerze. O godzinie 23.30 do godziny 1.00. I powiem dlatego ci, Wodek był taki zaspany. Powiem ci, Kraków jest pięknym miastem. I wydaje mi się, że Kraków jest na tyle pięknym miastem, w szczególności w nocy. A, wiem dlaczego. A, po raz kolejny. Nawet jakbyś nie był na spacerze, to byś to powiedział. Nie, ale byłem, więc idealnie mi się łączy. No nie, no mogłeś być tydzień temu. Karol mi tak gratuluje, bo świetnie wprowadzam w temat. Otóż. A, tak. No, Kraków jest na tyle pięknym miastem i my tego nie zauważamy, bo my tu mieszkamy. Nie, zauważam. Masz tak? W mieście, w którym mieszkacie, nie zauważycie, jak to miasto potrafi być ładne faktycznie w nocy. Dobra, okej. Okay. Niech będzie, to twoja teoria. Ja się z nim nie zgadzam. No, mów ale urzędnicy miasta Krakowa wiedzą dokładnie, mimo że mieszkają, wiedzą, jak piękne to miasto jest. I zaprosili Woody'ego Allena, żeby nakręcił kolejny film u nas właśnie w Krakowie. Nie w Warszawie, nie w Łodzi, nie w Opolu, nie we Wrocławiu, nie w Szczecinie, nie w Gdańsku, ale właśnie w Krakowie. Przepraszam, bo mi coś wskoczyło we włosy. I Woody Allen powiedział, że bardzo chętnie lubi to miasto, nawet lubi Wisławę Szymborską, lubił. Tylko że. Pieniążki. W sensie miłość miłością, ale a 15? 10 od 10 do 15 milionów. Dolarów. I to nie złoty. Tak, dolarów oczywiście on by sobie zażądał. Nie wiem na co to jest garza, bo to na pewno nie jest budżet. Na wszystko. Jest... Dlaczego? 45 milionów na jego film? Przecież tam nic takiego specjalnego nie ma. Myślę, że to jest. No nie, ale to dlaczego 45, a 15? A 45 razy 3, bo już mnożę to razy 3 milionów złotych. No, nie no, może. Pomyślmy o najnowszym filmie, przy tym jest i Penelope Cruz, i ten Jesse Eisenberg, i Alec Baldwin. Oni wszyscy to kasują jednak trochę. Ale chodzi o to, że Woody Allen chętnie by bardzo przyjechał. Jest szansa. Ale teraz wszystkie miasta europejskie po zakochanym Londyn, po Paryżu i teraz po Rzymie, to wszystkie miasta inne biją się o to, żeby Woody Allen u nich też nakręcił film. No, nasz kotek jest chory. No. No coś mu się w łapkę stało widocznie. No ale. Co, no ma gips. Możemy będziemy się mogli podpisać pewnie później. Problem jest w tym, że mamy 1/3 kwoty, czyli jakieś, wydaje mi się, od 5. Oni powiedzieli jakieś 5 milionów... To i tak jest dużo. I szukają sponsorów, jakby ktoś się znalazł, to nakręciliby w Krakowie film i moglibyśmy stać przed planem, stary, patrz, kręcą film. O tym Woody Allen chodzi. Tylko, że jest jeden problem z Woody'm Allenem, bo on, wiecie, wyprodukowuje jeden film rocznie i u niego jest tak, że jest taka przekładka, jest jeden film dobry, jeden słaby, jeden dobry, słaby, jeden słaby, dobry. Teraz że wypada teraz dobry, słaby. No nie wiadomo, który by wypadł, bo nie będzie na pewno w przyszłym roku, oni już powiedzieli, że to dopiero po jakichś dwóch jego kolejnych filmach, jak uzbierają tę kasę. Tak. Powiedzieli, że to dobrze, pani Allen, to my musimy pozbierać kasę. Niech pan sobie jeszcze strzeli na przykład w Berlinie i tam w Pradze. My poczekamy. Właśnie o to chodzi, że on na przykład o północy w Paryżu było świetnym filmem, a ten film, który jest teraz o Rzymie, czy tam w Rzymie się dzieje, już ponoć jest taki sobie i jasne, że fajnie. No. Fajnie by było, wiesz, tylko tyle chciałem powiedzieć, wiesz, mniejsze, czy będzie taki, czy taki, ale fajnie by było mieć w historii miasta. Jedyne filmy międzynarodowe, które były kręcone w Krakowie, to bollywoodzkie. Powinniśmy byli o tym powiedzieć wczoraj, ale powiemy o tym dzisiaj, jako że lekkostronniczy nie baczy na dni. Chciałem powiedzieć o tym, że w Stanach ludzie może i nie są zbyt mądrzy i mają dostęp do Twittera. Tak. Przez to, jak Polacy wygrali, to było chyba jakieś 2 albo 3 dni temu, wygrali z nimi w siatę na plaży. Ja grałem w siatę na plaży. Wiesz, i problem jest w tym taki, jak to Polacy mogli nas pokonać na plaży, przecież oni nawet nie mają plaż. Oczywiście z drugiej strony pojawiły się też tweety, że mamy plażę i sprawdźcie na mapie. Ale ja chciałem powiedzieć tak, jak jesteś Amerykaninem, to nie jesteś w stanie sprawdzić każdego kraju poszczególnego, na przykład
ty wiesz, czy Azerbejdżan ma dostęp do morza, czy nie? Ale to nie o to chodzi. No ale oni wiesz, bo oni zamiast to sprawdzić, to jest pod wpływem emocji. No nie ma znaczenia. Ja bym się bardziej cieszył, gdyby nawet Polska nie miała plaż i byśmy z nimi wygrali. To by dopiero było zajebiste. Ja się bardzo cieszę, mam bardzo mało plaż. Pomyśl sobie, ile w Stanach jest ludzi i z ilu tych ludzi mogli wybrać najlepszych, a my mieliśmy tylko 38 milionów i z nich musieliśmy wybrać najlepszych, no a oni mieli na przykład 300 milionów mogli wybrać. Aczkolwiek wolałbym, żebyśmy wygrali w siatkówce plażowej kobiet. Dlaczego? Bo mógłbyś oglądać finał na przykład. A wiesz, że to nie jest tak, że w finale grają najlepsze laski, tylko ten, kto najlepiej gra faktycznie. No jest tak, że do finału. No. To było dobre, nie? Jakby najładniejsze dziewczyny grały w finale. A odnośnie tych przekrętów, to już nam ludzie pisali, żebyśmy o tym powiedzieli, tylko nie za bardzo jest co o tym mówić, na przykład o tym meczu słynnym w Badbingtona, bo Big Bangtona, gdzie dwie drużyny chciały przegrać. Chodziło o to, że były dwie drużyny, które były w jakiejś tam fazie i jedna i druga miała gwarantowane już przejście dalej i strasznie jedna i druga chciała przegrać, żeby w kolejnej rundzie trafić na łatwiejszą drużynę. Wiesz, to były dwie klasowe drużyny, z których obie mogły wygrać złoty medal i były naprawdę super, a grały jak po prostu ostatnie, wiesz, patałachy i patyki i wiesz, przebijali tą siatkę, celowo uderzali lotką, żeby nie spadła. Serio, ponoć cały mecz wygląda jak totalna żenada. Sędzia ich upomniał jakąś czarną kartką, bo tam jest jakaś czarna kartka raz, jak się dostaje drugą czarną kartkę, to dyskwalifikacja i dostały tą drugi raz tą czarną kartkę. Ale trenerzy ich ubłagali, tego sędziego ubłagali, żeby jednak cofnął tą czarną kartkę, dokończyli mecz i któraś z tych drużyn i tak musiała wygrać, no bo któraś musiała wygrać, ale potem i tak komisja wywaliła jedną i drugą. Jest, przeszliśmy. Dwa dni później zostałem wywalony. No. Ja widziałem komentarze, że te igrzyska, które są w tym roku, to jest jakieś już niefajne. No chyba... że kiedyś było lepsze widowisko, na przykład w Atenach. No ale po tym akcencie nie pozostaje już nic innego, jak tylko powiedzieć wam, żebyście byli lekkostronniczy.